To był częsty widok w ligowym meczu pomiędzy szczypiornistami KSZO a zawodnikami SMS ZPRP 1 Kielce. W trakcie 60 minut gry podopieczni Rafała Bernackiego zmarnowali aż 5 rzutów karnych. Jeśli sobie dobrze przypominam, to nie było nigdy takiego spotkania, żeby tyle udało się zatrzymać karnych. Co z perspektywy bramkarza jest najważniejsze właśnie przy rzucie karnym? Największe to ustawienie i wtedy liczyć po prostu na błąd rzucającego głównie. Szacun dla Kaspra, że tyle odbił i też słabo z naszej strony, że tyle nie trafiliśmy. Kasper Kijewski nie pozwalał pokonać się z rzutów karnych, a Michał Piątkowski świetnie radził sobie z rzutami z dystansu. Dobra postawa w defensywie była kluczem do zwycięstwa Wojowników 42-37. Mój zespół stanął na wysokości zadania i podeszliśmy z pełną koncentracją i w obronie, i w ataku. Chociaż mam troszeczkę, może nie pretensji, ale zastrzeżeń do kar dwuminutowych, bo dawaliśmy się wykluczać w takich głupich momentach. Mamy 11 do przodu, a tu nagle jakaś nonszalancja, nietrafione rzuty. No ale cóż, wiemy nad czym pracować, co poprawiać. Spotkanie wyrównane było tylko na początku. Po upływie pierwszego kwadransa przeważać zaczęli gospodarze i do końcowej syreny kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Z treningu na trening będzie coraz lepiej, już ta gra fajnie wygląda, chłopaki się coraz bardziej rozumieją. Sporo zmian było w kadrze przed tym sezonem. Bałem się tego meczu, nie powiem, że nie, bo znam potencjał tej drużyny i tym bardziej szacunek dla zespołu, że zagrali super zawody i wykonali kawał dobrej roboty. Najskuteczniejszym zawodnikiem Wojowników w tym meczu był Mateusz Bysiak, który rzucił 8 goli. Po 7 bramek zdobyli Hubert Skutnik i Adrian Wojkowski. W przedmeczowych założeniach to właśnie na obrotowym KSZO miała skupić się uwaga zawodników kieleckiego zespołu. Plan był taki, żeby na pewno odciąć obrotowego. Widzimy, że w KSZO tutaj lubią z nim grać i asekurować Bysiaka przy grze 1 na 1, tak samo jak i Majszaka, no i niestety nam się to nie udało. Nie ma co mówić w ogóle o realizacji jakichkolwiek założeń, jeżeli zespół wychodzi i nie walczy. Z taką grą jak dzisiaj, myślę, że ta pierwsza liga to jest za dużo dla nas, nie? Powinni ci chłopcy grać w drugiej lidze na ten moment, tak? Jak to ma wyglądać tak jak w dzisiejszym meczu? Po rozegraniu 4 ligowych meczów podopieczni Tomasza Radowieckiego mogą pochwalić się bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki. W następnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z AGH Kraków.